Dobrowolnie podjąłem się misji zdobycia informacji na temat funkcjonowania obozu zagłady w Auschwitz. W tym miejscu kończyłem ze wszystkim, co było dotychczas na ziemi. Tomasz Serafin. Stworzyłem tu siatkę konspiracyjną, która miała na celu podtrzymywanie na duchu kolegów, przemyt jedzenia oraz lekarstw. Pisałem również meldunki opisujące katorżnicze życie w obozie. Po 15-godzinnej stójce zachorowałem. Przyznam, że wtedy po raz pierwszy wydawało mi się, że mam zbyt małe siły, by toczyć walkę, by chcieć w ogóle walczyć. Dalszy pobyt w Auschwitz stawał się niebezpieczny, więc razem z Janem Rydzejem i Edwardem Ciesielskim postanowiliśmy uciec. Narodu polskiego. Żądam dla Piłsudskiego Witolda kary śmierci.